Przed wlaniem nowego oleju była robiona płukanka, tym razem TEK 2000. Próbka z przepracowanym olejem była pobrana przed jej wlaniem przez gniazdo bagnetu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Fabia, rok produkcji 2016, silnik o pojemności 1 litra, 60 koni mechanicznych, benzyna z LPG, przebieg 194 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest trzeci etap badań dla tego samochodu. Będzie bardzo dobra okazja do bezpośredniej konfrontacji dwóch olejów PMO ze sobą, Professional vs Extreme. Inicjatorem tego eksperymentu jest Marcin. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Marcin skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. W tym etapie do samochodu zalany został olej PMO Extreme w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowa oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków, czyli z elementów różnicujących w stosunku do poprzednich etapów klasa jakości SP była SN, klasa lepkości ta sama. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to dokładnie 12 100 km, około 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki poniżej 10 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy. Czyli różnice są następujące: 2000 km większy przebieg w tym etapie, krótszy czas eksploatacji oraz, co warte do podkreślenia, największa dolewka świeżego oleju. W ramach dodatkowych informacji Marcin napisał tak. Przedłużyłem przebieg świadomie ze względu na sezon letni, było mniej krótkich tras, ponieważ do pracy dojeżdżałem rowerem oraz wyszło więcej kilometrów poza miastem. 20 kilka tras około 25-kilometrowych w jedną stronę po drodze wojewódzkiej. Na koniec wyjazd na wakacje, łącznie 3000 km autostradami, prędkość przelotowa 120 km na godzinę i około 500 km po górskich serpentynach. Na poprzedniej wymianie wlełem oleju tak, że bagnet wskazywał około 3/4 przydziałki. Dwa razy dolałem około 300 ml, kiedy na bagnecie było poniżej 1/4 podziałki oraz około 300 ml przed wyjazdem na wakacje, by zwiększyć pojemność cieplną oleju. Po powrocie nie było widocznego ubytku oleju, więc nie przejmuję się jego znikaniem. Według mnie jest on spalany w momencie rozgrzewania się silnika, czyli wtedy, gdy jego elementy nie mają jeszcze odpowiednich wymiarów. Będzie próbka świeżego oleju, ten sam co poprzednio, można przy okazji sprawdzić zgodność jako wartość referencyjna do kolejnego etapu badań. Przed wlaniem nowego oleju była robiona płukanka, tym razem TEK 2000. Próbka z przepracowanym olejem była pobrana przed jej wlaniem przez gniazdo bagnetu. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Pomiar lepkości oleju świeżego, który jest odpowiednikiem oleju przepracowanego z dzisiejszego etapu, był prezentowany w poprzednim etapie. Próbka oleju świeżego, która została przesłana tym razem, to olej zalany w aktualnej wymianie, czyli będzie odpowiednikiem w czwartym etapie badań dla tego samochodu. Zatem w pierwszej kolejności przypomnienie pomiaru lepkości z poprzedniego odcinka wraz z otrzymanymi wynikami. W drugiej kolejności pomiar lepkości oleju świeżego, który został przesłany w aktualnej przesyłce. Następnie pomiar próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego PMO Extreme, który został przesłany poprzednim razem, jest następująca: 67,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Porównaliśmy ten wynik z deklaracją producenta, różnica na poziomie 3-4%, czyli zgodność przeciętna. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja dla próbki tego samego oleju z innej serii. Przechodzimy do pomiarów próbki oleju z aktualnej wysyłki. Zapraszam.
Lepkość dla oleju świeżego PMO Extreme, który został przesłany tym razem, jest następująca: 67,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. A to oznacza, że mamy idealne wręcz pokrycie dla próbek z różnych serii. Oznacza to również, że jeśli porównamy ten wynik z deklaracją producenta, to otrzymamy podobne wnioski, różnica na poziomie 3,5% zarówno w jednej, jak i w drugiej temperaturze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 76,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175, a to oznacza, że odnotowano zaskakujące wyniki. Zaskakujące z kilku powodów. Pierwszy, tym razem lepkość dla oleju Extreme wzrosła, podczas gdy dla Professional obserwowaliśmy spadek. Po drugie, zmiana lepkości przekracza poziom 10%, czyli włącza się stan ostrzeżenia. Po trzecie, wskaźnik lepkości zostaje na niezmienionym poziomie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii kiepskiej. Szczególnie do podkreślenia są zanieczyszczenia stałe tego oleju, okrąg wewnętrzny. W ramach przypomnienia zobaczmy, jak sytuacja wyglądała w poprzednich etapach. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na temat różnic dla tych próbek. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Na początku jeszcze małe przypomnienie z poprzedniego filmu, pojawiła się tam taka informacja. Pierwsza sprawa to porównanie olejów świeżych, żeby sprawdzić różnicę między olejem PMO Professional oraz PMO Extreme. Analizujemy widma, generujemy widmo różnicowe. Widać wyraźnie mocne różnice między formulacjami tych olejów. W kolejnym kroku analizujemy różnice w poziomach degradacji oleju. Trzy pierwsze wiersze to PMO Professional, przypominam, a czwarty wiersz to PMO Extreme. Kilka spraw do podkreślenia. Mocniejsza degradacja antyutleniacza oraz dodatków dla PMO Extreme. Więcej zanieczyszczeń dla długości fali 1100 odnotował olej PMO Extreme. Obstawiam, że ten rodzaj zanieczyszczeń może mieć związek ze zwiększoną lepkością oleju. Zanieczyszczenie liczone w przedziale 3000-3500, czyli potencjalnie woda-paliwo, dużo wyższe dla oleju PMO Professional. Poziomy sulfonowania zauważalnie niższe dla PMO Extreme. Nitrooksydacja również na plus dla PMO Extreme. Poziomy utleniania podobnie, bardzo duża różnica jest dla degradacji modyfikatorów lepkości na niekorzyść dla PMO Extreme, co również może tłumaczyć zmiany lepkości. Zanieczyszczenie paliwem wydaje się być zdecydowanie wyższe dla oleju PMO Professional. Podsumowując, wyniki w teście lepkościowym stan ostrzegawczy, wyniki w teście spektralnym stan ostrzegawczy w kilku miejscach, wynik w teście bibułowym również stan ostrzegawczy. Zbiorczy wskaźnik ma wartość 82%, co sugeruje, że wymiana została przeprowadzona z delikatnym zapasem. Sytuacja jest lepsza niż w etapie pierwszym oraz gorsza niż w etapie drugim. Wniosek z ujęcia zbiorczego, bo analizując pojedynczo każdy parametr osobno, można zrobić dokładniejsze zestawienie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu.
Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!